Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym magu na W50, o którym oczywiście również nie zapominamy. I co? Myślę, że mam jakieś procenty na lożki, sprawdziłem sobie w kalkulatorze, mam tutaj na drugim monitorku otwarte, co mógłbym ewentualnie dzisiaj pocisnąć, może jakiś level, może dwa, chociaż z tym bym nie przesadzał, dlatego że w tym momencie na lożki mamy dość mocno zmaksowane, jeżeli chodzi o tego maga. I w tym momencie jest oczekiwanie, przede wszystkim pomarańczowe gemy, jak widzicie troszeczkę nam ich tu poleciało, ale nadal brakuje nam trzech tak naprawdę, plus tutaj jakieś małe, tutaj jeszcze ten z tego eventu wakacyjnego jest już dość stary, mimo że duży, także te gemiki na pewno się też przydadzą. Ja tutaj oczywiście cały czas kopę, cały czas te gemy dropę, więc coś tam wpada, no ale mimo wszystko myślę, że jak dostaniemy już full tych gemów, to będzie taki fajny buścik, gdzie faktycznie tych lochów zrobimy więcej. Oprócz tego, wiadomo, teraz będzie weekend epicki, ja tutaj generalnie itemy mam legendarne, więc wydaje mi się, że raczej na tym weekendzie epickim dużego jakiegoś boosta nie dostanie ten mag, ale na pewno tutaj pasek, którego mi brakuje, sobie spróbujemy zmienić, może broń, dlatego że ta broń oprócz tego, że ma słaby rozrzut, to myślę, że może nawet jakieś średnie, większe już by się znalazły na zwykłej epickiej broni, więc również sobie ją wymienimy. Na pewno runkę też o wiele lepszą mogę znaleźć, także tutaj na weekendzie epickim będzie buścik, no ale zanim do tego przejdziemy, no to wiadomo, ten level może z dwa jeszcze uda nam się wbić. Zanim w ogóle zaczniemy, no to zostawcie kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie na dół, zostawiajcie tą łapeczkę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi. No i oczywiście wbijajcie na Discorda i na Twitcha, zapraszam serdecznie. No i okej, myślę, że powolutku możemy zaczynać. Ja tu sobie odpalę te procenty, żeby widzieć na pewno, co mogę pokonać. Co się pozmieniało na tym magu, może na wstępie? Generalnie nie za dużo, troszkę tutaj w twierdzę zacząłem bardziej inwestować, już mamy w tym momencie 19, brakuje nam troszeczkę kamienia, żeby odpalić 20, więc tak naprawdę teraz taki jest tryb oczekiwania na ten kamień. Jeszcze dzisiaj nie kręciłem kółkiem, jeszcze dzisiaj tutaj nie rzucałem kośćmi, zrobię to jak wbiję ten ewentualnie level czy tam dwa, no i może wtedy już będziemy w stanie odpalić tą twierdzę 20, żeby to już mieć z głowy. Myślę, że później może jakąś akademię, kopalnię, póki co chcę zostawić, w sensie wbijam sobie tam na 11 poziom, ale po tym pomyślałem, że w sumie po co, skoro tą kopalnię prędzej czy później podbijemy, prędzej czy później ta kopalnia będzie nam dawała te mocne gemy, a na przykład taką akademię, która od 394 bodajże poziomu, włącznie z każdym kolejnym, będzie nam tego expa dawała mniej, no to wypadałoby ją podbić, więc myślę, że po twierdzy 20 polecimy sobie w akademię, taki jest przynajmniej plan, zobaczymy jak to się dalej rozwinie. Dobra, więc tak, pupilki wyglądają tak, ja tu mogę w sumie nakarmić, już jesteśmy chyba już nawet w tym momencie, albo za jakiś czas będziemy w stanie, a nie, już jesteśmy nawet nie sprawdzałem tego, jesteśmy w stanie tego jednoroga tutaj ubić, więc już generalnie mamy wszystkie pupilki, jak sami widzicie, poodblokowywane, więc teraz sobie je po prostu karmimy. Jedzonek też mam dość sporo, jakoś mi się tutaj tak śmiesznie odłożyło, więc okej, tu wszystko nakarmimy, chyba tylko mroku, dokładnie, do mroku mi brakuje dwóch jedzonek, ale może jeszcze dzisiaj poleci. Tu widzimy, że ogień, ale ogień to mam akurat bardzo mocno dopchany, tu spróbujemy ogień na ogień, udało się. Teraz krajwe, 316 poziom, to jest dość wysoki level, jak sami widzicie, w porównaniu do tego, co my tutaj mamy, ale może spróbujemy światłem, może się uda, dokładnie, i się uda, bo to światło jednak mimo wszystko mamy do przodu. Strasznie, tak jak ja wspominam bardzo często, to przejście jest dość mocne, mało osób je robi, dzięki czemu w PvP, no pomaga, nie? Trzeba, nie można, nie ukrywajmy, że pomaga. Wodę mamy słabą, dlatego że ten hydrowir dopiero na 22 poziomie, więc tutaj asza, czy tam aszu spróbujemy, ale się nie udało. Ziemią, no i tutaj na koniec wodę, wodą się udało, w sumie nieźle, 4-1, jak na takim serwerze to nie jest wcale taki zły wynik. No i okej, lecimy dalej. Co tu się jeszcze pozmieniało? A ręka, jak widzicie, dość mocno, można by powiedzieć, dopieszczona, w sensie wiadomo, są o wiele lepsze osoby, już niektórzy mają nawet E100, więc już na tym weekendzie epickim będą szukali maksów, co jest dla mnie super, że tak tutaj niektórzy pociśnęli. My w tym momencie mamy 653 oktodecyliony i powiem wam szczerze, że nawet nie wiem, ile to jest dokładnie, obstawiam, że jakieś E62 chyba, coś takiego, nie pamiętam, no ale też, no niestety na weekend epicki ze 100 się nie wyrobimy, więc będziemy musieli na jakiś tam kolejny czekać, czy tam na legendarny, chociaż nie, legendarny loszek chyba będzie dopiero na Boże Narodzenie, no to już do tego czasu myślę, że te maksy, przynajmniej większość, znajdziemy sobie. I okej, jeżeli chodzi o rękę, to tak to wygląda. Tu jeszcze do kibelka muszę coś wrzucić, ale to później. Dobijemy 13 aurę, a to w sumie mógłbym nawet już teraz to zrobić. Te buciki na przykład sobie wrzucimy. Tu mi coś poleci, jakieś rękawice, ale prawie 4 bańki to je na razie zostawimy. Tu mamy coś dla zwiadowcy.
Ale dość słaby, więc sobie rozmontujemy. No i okej, co ja tu wam jeszcze mogę pokazać? Chyba tyle, nie? Tak jak mówię, tu się skupiłem głównie na tej twierdzy, żeby już tą 20 zrobić i mieć po prostu spokój, potem podbijać salkę i inne budynki. Trener 13 cały czas, serce nam się za 2 dni, 2,5 dnia wybuduje na 15 poziom, traktorek później będziemy lecieć również na 15, no i później oczywiście tego trenera, no i jakoś tu po kolei to wszystko będziemy sobie rozbijać. Okej, gildyjnie w sumie ostatnio troszkę osób od nas odeszło, tak szczerze, dużo osób bez słowa. W ogóle pozdrawiam osoby, które na przykład jedna osoba wyszła z Discorda naszego gildyjnego po zapytaniu dlaczego, no to stwierdziła, że bo tam usuwała sobie Discordy i dlatego wyszła pewnie przez przypadek, a dzień później wyszła po prostu z gildii tam do jakiejś innej, bodajże do Hollywood, także nawet niektórzy ludzie nie mają po prostu odwagi powiedzieć, no w sumie idę do lepszej gildii nara, tylko jakoś tam kręcą, a dzień później, gdzie już wiedzieliśmy, że jak wyszła z Discorda, no to raczej opuści gildię, dzień później sobie po prostu wyszła, także no cóż, tacy gracze również się trafiają, już bym wolał powiedzieć, że po prostu, tak jak mówię, no napisałaby, że idzie do lepszej gildii, tyle i trzymajcie się, niż po prostu takie kręcenie. No ale mimo wszystko przez to, że dużo osób tutaj, no nie dużo, no ale ze 3-4 takie osoby z topki nam odeszły, no to spadliśmy na 5. miejsce i póki co raczej nie ma opcji tutaj powalczyć. Ze średnim poziomem mamy 333, gdzie Dead Wally ma 338 i tutaj gildia ma 335, czyli no, ale z obydwiema tymi gildiami przegrywamy, więc tak czy siak jesteśmy w tym momencie na miejscu 5, no ale i tak mimo wszystko dalej po prostu ciśniemy, nie ma co, można powiedzieć, się poddawać. Poczekajcie, tutaj wyłączę głośnik, bo mam włączony. No i okej, chyba lecimy do tych lochów. Takie szybka analiza, co tu się podziało przez ostatni czas, jak nie nagrywałem z tego maga, bo już dość długo. No i dobra, może zacznijmy sobie od portalu do piekieł. W tym momencie mamy 50%, raczej go jeszcze dzisiaj niestety nie ubiję. Ta broń jest strasznie cienka, no ja ją ubrałem, bo dawała dużo średnich, wiadomo, jest legendarna. No ale tutaj przez to, że mamy taki rozrzut, a nie inny, chociaż zobaczcie, no jakby tutaj odrobina szczęścia, to może i nawet by się go udało. No ale jak nie dzisiaj, to jutro, 13% zaledwie zostało. W każdym razie, no mówię, ta broń jest dość kiepska, no bo ten rozrzut, no sami widzicie, że no śmieszny, nie? Nie ma co tutaj więcej mówić. I dobra, zaczynamy lożki. Zaczniemy sobie od góry Olimp. Mamy meduzę, na meduzę mamy 3% szans, więc ona powinna prędzej czy później paść, dokładnie, no to nie jest jakiś tam, można powiedzieć, wysoki level, jeżeli chodzi o expa, którego dostaniemy, tak jak mówię, no nie za wiele, no ale mniejsza z tym, tu jakiś portal do piekieł mam dla was zapisany, ale to sobie obejrzymy na końcu. Kolejnym lochem, na który mam dość fajne procenty, to jest Hemoridor Wężoustny. Tu już dostaniemy fajną ilość expa, prawie 300 milionów, więc to jest jak najbardziej gidi, warto go ubić. To jest maguś, więc no na tych magów, jak sami wiecie, mamy dość fajne szanse, jako że również jesteśmy magiem. No i 2%, więc tutaj również myślę, że kwestia dosłownie kilku grzybków i ten Hemoridor faktycznie będzie do ubicia. To już jest w ogóle 13, jak go ubijemy, to będziemy mieć 14, także no powolutku tutaj wszystko idzie do przodu, jeżeli chodzi o tego maga, chociaż ostatnio, tak jak mówię, dużego progresu nie ma. No tutaj przede wszystkim duże pomarańczowe kamienie, no i zmiana tej broni, myślę, większa runka i tego typu rzeczy, i myślę, że to na pewno fajnie pójdzie, ale to już, tak jak mówię, na weekendzie epickim postaram się coś tam pokombinować, a rękę oczywiście rozwijamy codziennie. No maksymalne runy to też na pewno nam da boosta i dużo tu jesteśmy w stanie zrobić, już chyba trzecia taka bardzo bliska próba, ale zabrakło dosłownie troszeczkę obrażeń, no ale trudno. Więc tak jak mówię, no jeżeli chodzi właśnie o tego maga, no to teraz jest dość mocny przestój, ale stwierdziłem, że dobiję ten może 351 level, żeby tutaj już, powiedzmy, to docisnąć, na co mam jakieś fajne procenty. No i dobra, teraz kogo my tu mamy? Teraz mamy Samowara Bladego. Samowar Blady to jest zabójca. Tylko że właśnie nie wiem, powiem wam, bo tam pierwsza próba dość obiecująca, no teraz mu około pół zostawiamy. Może ja jeszcze raz po prostu na koniec odcinka przeskanuję tą postać w tym SF Toolsie i wam pokażę, na co mamy fajne procenty szans, na co mam jakieś tam słabsze, w sensie pokażę. Po prostu będziemy klikać te lochy, jeżeli coś tam się okaże jeszcze do ubicia. Uświęcona tradycją szkoła magii, na którą mamy zaledwie 0,26% na ubicie, ale i tak ją poklikamy, bo być może ona nam da kolejny level. Później mogę wam zaprezentować, jak to się prezentuje procentowo, mogę wam powiedzieć. Później mamy karuzelę z idolami za kreble, 0,22%, więc on jeszcze może by padł, ale no to i tak są bardzo małe ilości expa niestety. Później mamy 13 piętro w mroku, na którego mamy 0,04%, no i na Hemoridor
A, Hemoridor w mroku. Właśnie tak się dziwiłem, czemu drugi raz Hemoridor, ale Hemoridor w mroku mamy 0,02%. Także no, w zasadzie jeszcze ewentualnie tą szkołę magii możemy ubić i ewentualnie właśnie tego Zakreble, który raczej, jeżeli nam będzie mało brakować expa do kolejnego levela, to może go tam poklikamy, ale generalnie mija się to z celem, bo procenty nie są zbyt duże, no jak sami wiecie, no po prostu i tak już kolejnego levela ewentualnie nie wbijemy. Także no tak to się po prostu prezentuje, więc tak jak mówię, no tutaj przede wszystkim pomarańczowe gemy i przede wszystkim lepsza broń z lepszą runą da nam na pewno możliwość i tam pozmienianie broni na pachołkach, nie? Bo to wiadomo, w tym 13 piętrze pomoże, da nam możliwość do ewentualnego ubijania kolejnych przeciwników, no ale z tym się musimy na razie wstrzymać. Dobra, no zobaczmy jak z tym, z tą szkołą magii. Tam bardzo bliska próba, było kilka takich bliższych, fajniejszych, no ale generalnie jak sami widzicie, póki co stawia opór. No to jest wojownik i to dość mocny wojownik, 16 już w ogóle na 20. Nie jestem w stanie znaleźć lepszej runy, bo na pewno bym mógł znaleźć, bo mam 32% już od dość dawna. Te runki teraz już idą w coraz szybszym tempie, już można powiedzieć, że ten etap najwolniejszy mamy za sobą, teraz już jesteśmy na prostej drodze do tego E70, a potem od E70 do E100, no to jest dosłownie kwestia kilku dni, żeby to wbić, no ale niestety bez weekendu epickiego nie znajdę broni, która mi da runę większą aniżeli 30%, bo jak wiecie, pamiętam jak się ktoś tam ze mną kłócił w komentarzach, że tak to nie działa, no ale tak to działa, że na zwykłych itemach możemy znaleźć tylko połowę maksymalnej runy, czyli jak runka może mieć maksymalnie 60%, no to na zwykłej broni możemy znaleźć maksymalnie 30%. Tak więc no ja w tym momencie nie będę tego szukał, no bo jak sami wiecie, mija się to z celem, już sobie poczekam do tego weekendu epickiego. No ale ten level bym chciał dobić, nie brakuje nam wcale dużo, żeby ten 351 tutaj sobie wklepać, no i zobaczmy czy się to uda. No on ma 362 level, więc tego expa da nam na pewno fajną ilość. Ile nam tu w ogóle brakuje? No malutko, nie? Malutko 100, tam powiedzmy 35, 137 chyba dokładnie, tak na szybko policzyłem, milionów, także tyle na pewno za niego dostaniemy, więc teraz kwestia tego, żeby go po prostu docisnąć, doklikać, no i już w końcu dobić ten level. I co? I tak jak mówię, przeskanuję jeszcze raz tą postać na tym SF Toolsie, zobaczę, bo może na przykład na kolejną szkołę magii będę miał lepsze procenty, jeżeli to by był jakiś mag, wiadomo jak to wygląda, albo tam ewentualnie na tego samowara bladego w tym Hemoridorze, no to wtedy jeszcze byśmy poklikali, jeżeli procenty by były tam ponad 1%, bo jeżeli mniej niż 1, to mija się to z celem, no bo kolejnego levela, jak sami widzicie, już tu niestety nie wyciśniemy. No tak to wygląda, nie? Lożki, które padały mi fajnie, ostatni odcinek chyba z maga był taki, że właśnie dużo tych lochów padło, dużo leveli wbiliśmy, no i teraz niestety, tak jak mówię, jest ten przestój. Jutro postaram się nagrać, tylko że raczej nagram, może ewentualnie wrzucę dopiero na wieczór, bo chyba jutro będziemy mieli już podziemia na S40 w tym momencie, dlatego może was ciekawić, kiedy będzie odcinek z S40, bo jednak dużo osób tutaj jest fanami tego serwera, z racji tego, że jest nowy i pewnie dużo osób na nim gra. Może jutro już nam się uda dobić te podziemia na tym S40, dlatego że po prostu, no jakby sami wiecie, że dużo surek na to idzie. Póki co widziałem, że wczoraj, czyli we wtorek, miała jedna osoba, czyli Turor. Dzisiaj tam doszła chyba druga, o ile się nie mylę, więc póki co mają dwie osoby te podziemia. No a my tam, brakuje nam kamienia w tym momencie. Drewna mamy bardzo dużo, no a kamienia niestety nie mamy. W tym momencie chyba tam mi się kopalnia buduje na 9. Jak będę miał już surki na 10, to od razu skipnę też tą 10, no i będę próbował już kopać to serce, więc myślę, że jutro nam się to uda. Też w sumie kółko jakoś nie było bardzo ochocze, żeby nam tego kamienia dawać, zresztą tak samo jak i poczekajcie, co tam, a no i kostki oczywiście, nie? Kostki to jest również tam znowu jaka bliska próba, kurczę, no szkoda. Kostki to jest również taka rzecz, która tego kamienia może sypnąć, no ale niestety nam również nie dała dzisiaj za dużo, tak jak i mówię, to kółko, więc po prostu tam sobie myślę, że te podziemia jutro odblokujemy. Jutro to jest czwartek, więc no niecały tydzień po starcie chyba git, ale pamiętam, że na tym magu bodajże podziemie miałem szybciej, dlatego że po prostu no tutaj było więcej osób z takim dużym eko, gdzie ja ich po prostu biłem, bo też nie miałem żadnych tam kontr fajnych, gdzie biłem te osoby z dużym eko. Dobra, udało się, mamy 351 level. Biłem te osoby z dużym eko i dzięki temu
szybciej te surki po prostu, wiadomo, uzbieraliśmy. Ale to już myślę, że jutro i na, raczej nie na 16, może tam jakoś pod wieczór wam wrzucę. Dobra, mamy tu 3 itemki dość drogie, więc sobie je zostawię na razie, póki mam miejsce do, jak widzicie, wiedźmy, bo tu, no te rękawice niecałe 4, ale tu widzimy 6400, 7800. W ogóle byłbym strasznym wygrywem, jakby mi poleciała jakaś broń z fajną runą z tych lochów, no ale jak widzicie, w ogóle żaden epic mi niestety nie poleciał. No i dobra, i chyba na razie się wstrzymujemy, jeżeli chodzi o te lochy. 351 level dobity, więc no nie ma tutaj szału, no ale niech będzie. Tak jak wspomniałem, przeskanuję sobie jeszcze raz tego maga. Zobaczymy, jak to tu pójdzie. Import from game, tu mam od razu zapisane W50, także teraz mnie pewnie wyloguje dokładnie. No i okej, tu się od razu zalogujemy. No i mamy teraz symulator lochów. Kto nie wie, co ja teraz robię, to zapraszam do odcinka, który wrzuciłem tam, no już jakiś czas temu, ale gdzie pokazywałem, jak się logować na ten symulator lochów, żeby po prostu wam tutaj, a czekajcie, bo mi się coś zbugowało, żeby to robić sprawnie, tak jak ja w tym momencie. No i okej, klikamy all. O, dobra, zobaczcie, na szkołę magii mamy teraz 6,28%, natomiast na Hemoridor mamy 1,72, czyli tak jak mówiłem, to co, takie bloki powiedzmy pokonamy, no to teraz możemy lecieć dalej. No i dobra, bestyjka Bella, na nią mamy, tak jak mówię, 6%, więc to powinna być kwestia dosłownie kilku grzybów i ona powinna paść. 370 level, więc to jest jak najbardziej git, spróbujemy ją tutaj ubić. Dobra, padła, tylko niestety się zbugowała, no ale trudno. I teraz polecimy na tego samowara bladego, spróbujemy jego również ubić. Tu są już niecałe 2%, więc no generalnie mniej, ale mimo wszystko wydaje mi się, że również będziemy w stanie. I to jest 392 level, to on nam da w sumie 300 milionów ekspa tam bez mała, powiedzmy, więc to już jest też sporo. No i później zobaczymy, bo tam widzieliśmy, że mamy Lucjusza, czyli kolejnego maga, więc może znowu sobie te procenty sprawdzę. W sumie to wiecie co, nawet teraz sprawdzę tak na szybko, tylko że tak, tutaj jest, to już są strefy mroku, jest ta szkoła magii i to jest bodajże 18 dokładnie, poczekajcie sekundkę, 18 cyk, no i zrobimy symulację. No nie, na niego już mamy 0%, on już jest, jak widzimy, not possible, że tak powiem. Dobra, no to klikamy teraz, a zobaczymy jeszcze, jak tego w ogóle pokonam, to też sobie od razu spojrzę, czy jest sens dalej. Poczekajcie sekundkę, Hemoridor, gdzie to jest, tutaj mamy Hemoridor. Czy ja w ogóle wybrałem dobry? Wybrałem dobry, bo tu dalej są podświetlone strefy mroku. Dobra, no to bierzemy Hemoridor. Sorry, że wy tego nie widzicie, no ale nie będę tu przechwytywał specjalnie przeglądarki, musicie mi uwierzyć na słowo. Hemoridor jest, no i teraz mamy 14, więc zobaczmy z 15, jak to pójdzie. 15 to jest Mac Simulate, no ale na niego też mamy, jak, no nie widzicie, ale ja widzę, że mamy 0%, więc dobra, to jest chyba ostatni loszek, który dzisiaj ubijemy. Dzięki temu, jak on by padł, a mam nadzieję, że padnie, dzięki temu będziemy może w stanie wbić jeszcze przed piątkiem, czy tam przed sobotą, bo nie wiem, kiedy się będę przebierał, jeszcze uda nam się może wbić z jeden level, dzięki czemu, no wiadomo, zawsze to troszeczkę lepsze, delikatnie itemki. No dobra, klikamy tego samowara, no i udało się, okej, tu nie było większych problemów, no i teraz mamy tego maga, którego na razie nie ubijemy. Znowu jakieś drogie, fajne itemki, na razie je zostawimy. Dzisiaj wiedźma chce buty, to są w ogóle drogie buty, i tak się zastanawiam, czy je wrzucić do kociołka, to są prawie 2 staty, no ale na jutro jeszcze muszę mieć jakiś epic, tylko że właśnie może po prostu wrzucę to, bo tu jest ulepszona jakość przedmiotu, mam od razu zrobioną, bo jak to wrzucę do kibla jutro, no to i tak będę mógł to założyć, nie? No bo to jest wiadomo z gabinetu magii. Dobra, to szczerze mówiąc wezmę sobie i od piątku już będę mógł nakupić sobie znowu epików na jakiś tam delikatny zapach, więc myślę, że to jest git. Okej, czyli mamy tutaj 2 statystyki, wrzucimy sobie je. No i dobra, i tego samowara bladego powinniśmy zapisać i chyba tyle. Mogę wam jeszcze w sumie na odcinku pokazać, zakręcimy kółkiem, zobaczymy. No tu jakieś drewno nam poleciało, jeden kamień, nie, no tutaj, to nie wiem w sumie ile tego kamienia było, to możemy sobie rozmontować. Jeszcze tu oczywiście dzisiawki nie robiłem. 45 milionów, no to dobra, to jeżeli chodzi o kamień, to nam nie poleciało go zbyt dużo, możemy od razu kości zrobić. Ja tu będę polował głównie na kamyk, tu mamy 2, teraz 3, no ale to nie jest zbyt dużo, no tu 4, a najlepiej 5 tych kamieni jakby nam poleciało, to już byśmy mieli od razu tu kryształki, to oczywiście weźmiemy, byśmy mieli od razu tego kamienia właśnie na tą kolejną twierdzę, no ale jak nie dzisiaj, to jutro. No to są właśnie koszty tego, że jak były te dwa eventy twierdzy pod
rząd, to my tam jakoś nie pocisnęliśmy z tym poziomem twierdzy. No i teraz się niestety musimy martwić. No i zobaczcie, mamy prawie 47 milionów, gdzie nam potrzeba jest jeszcze 7 milionów. Chyba jutro już odpalimy tą twierdzę. Tak mi się wydaje na poziom właśnie 20. Także no w miarę to będzie git. Okej, na sam koniec sobie obejrzymy te lochy. Zacznijmy może od portalu do piekieł Haxor, który jest bodajże wojownikiem. Jego dobiliśmy, jak widzicie, miał prawie pół HP, więc w miarę to jakoś nam sprawnie poszło. To było chyba 9 października. Jeszcze sobie tam zajrzymy na pocztę, jak widzicie, bez, chociaż nie, miałem mówić, że bez większych problemów, a tu jeszcze mało braku, żeby on nas dobił. Dokładnie, 9 października. Lecimy dalej, teraz mamy meduzę. Na tą meduzę, jak mówiłem, mieliśmy bardzo dużo procent, no ale ona to jest 305 level, więc tego expa też nie było jakoś tam bardzo dużo, zaraz zobaczymy ile, no ale zobaczcie, no prawie dobiliśmy 350 w sumie drugi level, więc w zasadzie nie jest tak źle. To co mówiłem na początku, w miarę powiedzmy, że się spełniło, także myślę, że jeszcze tą mawką dzisiejszą i jutrzejszą może nawet kolejny level dobijemy. Aha, jeszcze a propos tornada, no tornado cały czas mam not possible, tutaj z tego tornada wiadomo, że również byłoby dużo, dużo expa, dużo golda, no ale niestety tornado cały czas jest not possible, więc musimy z tym silnym gulem jeszcze się troszeczkę z nim zatrzymać po prostu. Dobra, ile tu było tego expa? No właśnie, 83 miliony, więc nie za dużo. Lecimy dalej, wężoustny. Tak jak wspomniałem, no niestety jak jego już pokonamy, no to z tego tornado też nam dużo expa poleci. No ale to mówię, no lepsza runa jest konieczna i te pomarańczowe gemy to jest po prostu must have w tym momencie. Tu już mamy 242 miliony, więc fajnie. Irracjonalne, irytujące infernusy, na które nam poszło najwięcej tak naprawdę dzisiaj grzybów niestety, ale fajnie, że padły. Tak jak mówię, no dobrze, że jest ten kalendarz. W sensie ten kalendarz, boże, ten TSF Toolsy, ten kalkulator z tymi lochami, no bo dzięki temu wiemy, że na coś tam mamy faktycznie procenty, żeby to docisnąć, bo padnie. Bardzo ciężko, w sensie bardzo słabiutko to wyglądało, bo zobaczcie, 3700 HP z 27 milionów nam zostało, więc ledwo, ledwo jeszcze byśmy ich nie pokonali, no ale fajnie, że padło. Tu w ogóle zaledwie 200 milionów expa, więc wcale nie tak dużo. Te rękawice, które już wam pokazywałem, później nam padł ten mag, który nam się niestety zbugował, więc go nie mogliśmy zapisać, bo od razu przeskoczyło na Lucjusza, no ale na koniec samowar blady, który tego expa chyba nam dał najwięcej, to jest zabójca. No ale on ma to tego buga, że z pierwszej broni, to co mówiłem chyba wczoraj w odcinku, że z pierwszej broni bije dość dużo, natomiast w sensie z pierwszej broni bije po prostu całe obrażenia, a z drugiej bije no tyle, ile sami widzicie, po jeden, po dwa, no i tu już prawie 300 milionów expa, jakaś broń też nam poleciała, bez większych problemów również został pokonany. No i co, chyba tyle, jeżeli chodzi jeszcze o moje podstawy, to tak wyglądają, zatrzymałem się tu już póki co z HP, dlatego że dobiłem do 10 baniek, no i teraz lecimy w inteligencję, no ten mag musi mieć mocne pierdzielnięcie powiedzmy, żeby tutaj nie przeklinać, więc teraz lecimy póki co tylko i wyłącznie w inteligencję. Dobra, i chyba tyle, to co wam chciałem pokazać, to wam pokazałem. Także ja wam dziękuję pięknie za uwagę. Dzisiaj krótszy odcinek w porównaniu do tego co było przez ostatnie dwa dni. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie o zostawieniu tego kciuka w górę. Subskrybujcie z dzwoneczkiem. Wbijajcie na Discorda dla widzów. Wbijajcie na Twitcha. Możecie tam zostawić followka, żeby wiedzieć jak jakiś streamek odpalę. Chyba wszystko. Także jeszcze raz dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.